Podzielmy 30,24 przez 42 setne. Najważniejsza sprawa w dzieleniu to posiadanie w dzielniku, czyli w tej drugiej liczbie, liczby całkowitej. Nie chcemy mieć tutaj ułamka. Czyli tak chcę przekształcić to działanie, aby ta druga liczba była liczbą naturalną albo całkowitą. Możemy pomnożyć tą i tą liczbę przez 100. Jeżeli pomnożę tą liczbę przez 100, to pozbędę się w tym miejscu przecinka. Nie będę miała ułamka. Czyli chcę pomnożyć tą liczbę i tą liczbę przez 100. Przesunę przecinek o dwa miejsca w prawo i tym samym pozbędę się ułamka z tej drugiej liczby. Czyli inaczej, to będzie równe 3024 podzielić na 42. Akurat mamy dwie liczby naturalne i takie dzielenie już potrafimy robić. Jeśli zastanawiasz się, dlaczego mogę tak bezkarnie mnożyć te dwie liczby przez 100 i wynik się nie zmieni, bo przecież nie powiedziałam, że cokolwiek się tutaj zmieni, to pokażę Ci, o co chodzi. Napiszę teraz coś, czego nie powinnam napisać, bo tak się nie robi, ale żebyś zrozumiał, o co chodzi, to tak jednak zrobię. Dzielenie można zastąpić kreską ułamkową. Czyli to działanie mogę zapisać jako ułamek zwykły. Pamiętaj, jeszcze raz powtórzę, tak zazwyczaj nie robimy. Teraz tylko tłumaczę, o co chodzi. Ja teraz pomnożyłam licznik, czyli tą pierwszą liczbę, i mianownik, czyli tą drugą liczbę, przez 100. Rozszerzam ten dziwny ułamek, mnożąc i licznik, i mianownik przez 100. Zatem wartość tego ułamka się nie zmieni. To zapewne już wiesz z poprzednich filmów dotyczących rozszerzania bądź skracania ułamków zwykłych. Czyli to będzie to samo, co 3024 dzielone na 42. Zatem jeśli wiemy, że tak jest, ja tutaj zapiszę w chmurce to, żebyś wiedział, że to takie jest tylko symboliczne. Jeżeli wiemy, to po prostu podzielimy pod kreską. 3024 podzielę na 42. 30 podzielę na 42 nie da się, więc wezmę 302. 302 dzielone na 42 muszę oszacować. Ile razy 42 zmieści się w tych 302? Na pewno 6 razy, czy 7 razy się zmieści? 7 razy 40 to będzie 280. Zatem powinno się zmieścić. Spróbujmy. Czyli tą liczbę 302 dzielę na 42 i szacuję, że to będzie 7. 7 razy 42 muszę pomnożyć sobie pod kreską. 2 razy 7 to jest 14, 1 w pamięci. 4 razy 7, 28 plus 1, 29. 294. Mógłbyś to mnożenie zrobić sobie w pamięci też. 40 razy 7 to jest 280. 2 razy 7 to jest 14, czyli razem 294. Odejmujemy. 302 odjąć 294 to jest 8. Spada mi kolejna cyfra, 4. Teraz dzielę 84 na 42. Tu już mam prostą sprawę, ponieważ to będzie równe 2. 2 razy 42 to jest równe 84. Mamy dzielenie bez reszty. Zatem 30,24 dzielone na 42 setne to będzie równe 72.